W wielu krajach świata i wielu krajach Europy enzymatyczna terapia zastępcza stosowana jest już z sukcesem u pacjentów z mukopolisacharydozą typu 4. Jakie efekty można obserwować i jak wygląda sytuacja dostępu do tego leku w Polsce dla pacjentów? W tej chwili lek jest wprowadzony do obrotu w Europie. Już są w poszczególnych krajach, już są doświadczenia z leczeniem. Lek został zarejestrowany. W Polsce czeka na rozpoczęcie terapii programem terapeutycznym. No niestety chwilowo opóźnia się jeszcze ten proces. Mam nadzieję, że wkrótce ruszy. To jest kilkudziesięciu chorych w Polsce, więc liczymy na to, że ten program zostanie wprowadzony. Jak wynika z Pana wiedzy, w jaki sposób, jaki jest mechanizm działania tego leku, jak on wpływa na pacjenta z tym typem mukopolisacharydozy? Choroba jest uwarunkowana genetycznie, postępująca. Nie ma możliwości wyleczenia takiej choroby. Jedynie, co można uzyskać, to spowolnienie przebiegu choroby. Z racji tego, że pacjentów jest niewielu, a dolegliwości związane z układem kostnym są ogromne, tutaj pomoc ze strony leku jest ogromna. To jest znakomita poprawa po prostu, uzyskanie poprawy klinicznej w tych zakresach, w których jest lek zarejestrowany. Czyli w tej chwili pacjenci w Polsce z tą czwórką, z czwartym typem nie są w ogóle leczeni? Tak, choroba Morkio, no po prostu nie są leczeni, nie ma jeszcze programu terapeutycznego w Polsce. Wobec tego choroba postępuje i najczęściej kończy się na wózku inwalidzkim i dużymi defektami, bo choroba, jak wiadomo, jest wieloukładowa. Wieloukładowa choroba, powodująca ogromne deformacje kostne, duże cierpienie, narastanie objawów. Leczenie pomaga, brak leczenia pogarsza przebieg choroby. No, tutaj nie ma wielkiej filozofii, tutaj czekamy na leczenie.